Istnieją takie teorie czy przewidywania mówiące o tym, że w przyszłości będziemy żyć w towarzystwie takich cyfrowych, wirtualnych postaci. W chwili obecnej rozwój sztucznej inteligencji, rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości rozszerzonej jak najbardziej wskazuje taki kierunek. Jeżeli uda nam się, a taki jest cel także Wirtu, spiąć taką cyfrową, realistyczną czy wiarygodną postać ze sztuczną inteligencją i będzie można z nią wejść w pełną interakcję, no to myślę, że jest szansa na to, że ludzie się przekonają do tego typu istot w świecie wirtualnym czy rozszerzonym na swoich goglach, w których będą chodzić po ulicy. Natomiast to pokaże przyszłość. Na pewno na chwilę obecną staramy się dedykować awatary do obsługi klienta w rzeczywistości wirtualnej, czyli na takie spotkanie, że się wchodzi do jakiegoś wirtualnego miejsca sprzedaży i tam się pojawia jakaś postać, czy w formie maskotki firmowej, czy w formie jakiejś takiej zunifikowanej pani eleganckiej, która obsługuje, albo przystojnego mężczyzny, który się nagle pojawia i tłumaczy aspekty produktu, to z takimi postaciami na pewno się będziemy spotykać. Czy te relacje będą głębsze, jak na przykład te, które są pokazywane w filmach science fiction, gdzie ktoś zakochuje się w takiej cyfrowej postaci, wiedzie, ma związek z nią oparty o jakieś takie emocjonalne, mocne zagadnienia, to trudno powiedzieć. Ludzie w zależności od kultury inaczej postrzegają cyfrowe postacie. Zauważyliśmy, że Europejczycy podchodzą do nich bardziej sceptycznie, natomiast Azjaci bardzo mocno angażują się w tego typu rozmowy i w tego typu zjawisko, jakim są cyfrowe postacie, a takie, z którymi można wejść w interakcję, jeszcze bardziej im się podobają. Więc trzeba obserwować świat i rynek. No zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Na chwilę obecną istnieje bardzo duże inwestowanie w rozwój wirtualnej rzeczywistości i te wszystkie firmy faktycznie pompują tam miliardy, żeby przekonać ludzi do tego, aby wirtualna rzeczywistość stała się jakąś częścią naszej rzeczywistości. W przypadku awatarów czy takich wirtualnych postaci, wirtualnych ludzi, którymi się zajmujemy, rynek jest bardzo duży, ponieważ to narzędzie może być wykorzystane i do tego, aby tworzyć animacje, filmy na żywo, właściwie tak jak na prawdziwym planie, to znaczy siadamy przed systemem, zaczynamy performance. Wystarczy, że włączymy tylko rejestrację i mamy gotowe wideo, więc w sumie branża filmowa, takie typu narzędzie pozwala tworzyć także komunikaty do marketingu w social mediach. To jest także bardzo mocno rozwijająca się gałąź. No i oprócz tego wszelkiego rodzaju kampanie marketingowe czy kampanie reklamowe na ulicach, gdzie ludzie mogliby się spotkać z tego typu postacią, także są dosyć dużym rynkiem. Rynek reklamy jest ogromny, wciąż rozwijający się, a marketerzy wciąż szukają nowych form komunikacji i nowych form wyrazu. Więc liczymy na to, że tam także uda nam się zdobyć dużą część rynku, bo wierzymy, że nasze narzędzie jest atrakcyjne dla ludzi.